W zeszłym tygodniu mówiłam o darmowej ofercie i o tym, że dużo prościej jest zaoferować szczególnie nieznanym nam osobnikom coś za darmo, niż od razu sprzedawać swój coaching. Na pewno o tym wiesz. Dzisiaj w tym samym nurcie chcę poruszyć temat wstępnej konsultacji i jej konieczności w budowaniu biznesu coachingowego. Co to jest, po co ci ona, dlaczego konieczna? I jak do niej podejść, żeby przynosiła ci fajne rezultaty, czyli dobrze do ciebie dobranych klientów. Witam cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Gratisowa konsultacja, albo sesja wstępna, albo sesja zero, to jest ta pierwsza sesja oferowana za darmo osobom, które są zainteresowane sprawdzeniem, czy ty i praca z tobą może im pomóc w rozwiązaniu ich problemów, osiągnięciu celów i w zdobyciu tego, czego pragną. Dlaczego w ogóle warto jest mieć wstępną sesję jako preludium do coachingu? Z kilku powodów. Dlatego, że coaching jest pracą, która wymaga zaufania wzajemnego, nie tylko ze strony klienta, ale również twojego do tego, że klient jest do ciebie dobrze dobrany i że możesz mu pomóc. Kury się włączyły. Po drugie, coaching nie jest usługą łatwo wytłumaczalną komuś. Ta wstępna sesja służy temu, aby dana osoba mogła spróbować, na czym to polega, jakie pytania zadaje coach. Jaki to jest proces, jak to się czuje. Służy temu, żeby coach mógł również krótko opowiedzieć, jak taki proces wygląda, jeżeli zdecydują się na wspólną pracę. Bez sesji wstępnej masz ogromną szansę, po pierwsze, dobrać sobie bardzo niewłaściwych klientów, klientów, którzy nie nadają się na coaching, potrzebują czegoś innego albo kompletnie inaczej rozumieją coaching niż to, co ty oferujesz. Albo są po prostu do ciebie bardzo niedopasowani pod względem osobowości, oczekiwań i wszelkich innych parametrów. Oprócz tego, że możesz dobrać sobie niewłaściwych klientów, to bez oferowania sesji wstępnej może być ci dużo trudniej budować swój biznes coachingowy, z tego względu, że ludzie nie chcą kupować kota w worku, chcą sprawdzić, na czym to polega, a bardzo trudno jest, tak jak powiedziałam, wytłumaczyć to na papierze, czy na landing page'u, czy gdzieś tam na stronie, na czym to polega, prawda? Jak taka sesja powinna wyglądać? Najczęstsze błędy, które robimy, nie znając dobrej struktury sesji wstępnej, polegają na tym, że sesja trwa Bóg wie ile. Umawiamy się z klientem na 45 minut albo na godzinę, gdzie ja uważam, że tyle mniej więcej ta sesja powinna zabrać i nie więcej, a trwa ona 2 godziny. Albo czasami słyszałam o rekordach 4-godzinnych. No bo chcemy jak najwięcej dać, jak najwięcej rozwiązać i tak dalej, i tak dalej. Dobra sesja wstępna nie rozwiązuje wszystkich problemów klientowi, bo umówmy się, nawet jak mamy 4 godziny, to i tak ich nie rozwiążemy. Więc nie ma po co nawet takiej iluzji, że tak powiem, sprzedawać na rynku. Sesja wstępna służy temu, abyśmy wspólnie z klientem usiedli, przyjrzeli się jego obecnej sytuacji, zobaczyli, co tam działa, co nie działa i jakie są pragnienia tego klienta, jakie są cele, które sobie przed sobą stawia, jakich zmian pragnie, jakich zmian oczekuje w swoim życiu i sprawdzenie, jak możemy razem podążyć tą ścieżką, żeby mu pomóc te zmiany wprowadzić. Sesja wstępna nie jest prowadzona tak jak inne sesje coachingowe płatne. To jest chyba drugi największy błąd, który robimy jako coachowie, myśląc, że po prostu dajemy tutaj jazdę próbną, czyli przychodzisz na coaching i ja tu się bardzo mocno staram, zadaję ci bardzo coachingowe pytania, ty wnosisz temat i tak dalej, i tak dalej. Akurat nie. Sesja wstępna, ja nazywam ją wstępną konsultacją, bo ona jest prowadzona przez coacha i z jego dyrektywy, że tak powiem. To ty prowadzisz ten proces. To ty przychodzisz z odpowiednim setem, zespołem pytań,
które zadajesz, po to, żeby sprawdzić wspólnie z klientem, gdzie jest, gdzie chce dojść, co mu stoi na drodze, jakie przekonania, jakie przeszkody zewnętrzne, wewnętrzne i jak ty jako coach ewentualnie możesz mu pomóc je rozwiązać, jaką pracą wspólną. Owszem, jest tam element coachingu, takie powiedzmy te przysłowiowe 15 czy 20 minut, gdzie pracujecie nad wypracowaniem na przykład jakiegoś ogólnego planu działania albo nad jakimś konkretnym przekonaniem. Jednakże cała konsultacja wstępna ma służyć temu, żeby klient sobie mocno zdał sprawę z tego, gdzie jest, gdzie chce dojść, co tam się po drodze powinno zadziać, co mu może stanąć na drodze i jak ty ewentualnie jako coach możesz mu pomóc. Sprzedaż twojego coachingu zaczyna się, jeżeli w ogóle, dopiero pod koniec takiej konsultacji, jeżeli ty decydujesz się na to, że chcesz z tym klientem pracować. Inicjatywa pochodzi od ciebie. I to ty mówisz pod koniec, że wiesz co, bardzo chętnie z taką osobą, jak ty bym popracowała, wiem, że mogę ci pomóc. Jeżeli jesteś na to otwarta, to mogę ci powiedzieć, jak taka praca wygląda. Ok? Czyli to ty wychodzisz z tą inicjatywą, jeżeli klient jest otwarty na wysłuchanie tego, super. Jeżeli nie, no to też super. I wtedy dochodzi do takiej wspólnej umowy, tego, że tak, ja wiem, że mogę ci pomóc, ty wchodzisz, tak to wygląda i domykamy po prostu proces. Wtedy dopiero tylko tak naprawdę dzieje się sprzedaż. Mówię o tym dlatego, że my się często boimy, że przychodzi klient na gratisową konsultację i my od razu mamy mu sprzedawać. Nie, my się spotykamy po to, żeby na spokojnie zobaczyć, kim ty jesteś, kim ja jestem, co ty wnosisz, co ja ewentualnie mogę wnieść, czy mogę ci pomóc, czy nie, czy mam ochotę ci pomóc, czy czuję, że w ogóle dam radę jako coach. I proces sprzedażowy jest bardzo jawnym procesem pod sam koniec takiej konsultacji. Czyli nie spinasz się przez całą konsultację, że masz tutaj wypaść jako gwiazda coachingu, zadać tak słuszne pytania i tak powalić z nóg, żeby ten klient po prostu aż piszczał do tego, że chce coaching. No, that's not the way we do it. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie z mojego kurnikowego zakątka na Podlasiu. Jeszcze sierpień, jeszcze wakacje. Góry też cię pozdrawiają. Do usłyszenia.